Cześć, siemanko, z tej strony Roska, a dzisiaj taki vlog, dawno nie było vlogów. Sprawdzam, czy tego nie ma psów, gdzie? Ale dobra, nie ma. Bierzmy smać, dlatego. Chodź. Idziemy. Dzisiaj taki spontaniczny vlog, bo sobie pójdziemy do galerii. Pójdziemy sobie do Pepco, do Rossmana i do kiosku po gazetkę najnowszą ze Szlejcha. W kiosku są gazetki szlejchowe. Niektóre w Empiku też są, ale ja mam na szczęście taki fajny kiosk, że są, więc super. Popatrzymy sobie, co przyszło do Pepco, bo ostatnio też byłam. Ale była dostawa i w ogóle ruszyć się nie było można. Dużo już świątecznych rzeczy i zabawek i wszystkiego, ale zabawki takie drogie dla psów. No normalnie 15 zł. Nie no, ogólnie dla mnie to jest dużo. 15 zł za taką zabawkę, którą w sklepie pies chce, a potem nie bawi się. O dzieci, matko. Idziemy. Nie ciągniemy do dzieci. Idę jeszcze dokupić prezent na Mikołajki klasowe. Ile u was śniegu, bo u nas mało, ale jest. Normalnie bezproblemowo sobie wchodzę z Dalą, a niektórzy nie i zostawiają na przykład pieski pod, co mnie strasznie denerwuje. O, na przykład tutaj. Dobra, ogólnie jesteśmy w Pepco. Kupiłam gazetkę, ale nic nie nagrywałam, bo była głupia baba. Która powiedziała, że z psem nie wolno i tak dalej, nie? Ale ogólnie ja się zachowałam dalej, ale ja się powiedziałam, dobra, no tak do siebie, no nie? Dobra, zamknij się, babo. Dobra, zamknij się, babo. Chcesz zarobić, to się ucisz, nie? Więc ja kupiłam tą gazetkę. Teraz jestem tutaj, dalej tak sobie chodzę i też nie nagrywałam, bo spotkałam koleżankę. No i no. W ogóle, o, ten jest termos, na termos taki. I jedyne co tu muszę kupić, to baterie, więc no, ale idę jeszcze zobaczyć coś dla psa. Ogólnie już wyszliśmy, bo normalnie tak mi gorąco się zrobiło. W tej galerii jest tak gorąco. Jest się psa na rękach albo coś. To już w ogóle. Idziemy na polankę sobie. Są psy i w sumie dzieci jeżdżą na sankach. Jedno dziecko jeździ na sankach. Ja się tam przejdę chwilkę tutaj. Ta mi cały czas marudziła, bo na początku, jak nagrywałam właśnie na początku przed wejściem, co kupiłam tą gazetkę, potem wyszłam. To było zimno w tym kiosku. Potem weszłam do góry, ta marudziła, bo coś. A tu to, a tu to. To jest właśnie chodzenie z psem po galerii. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam, w sumie kupiłam trzy rzeczy. I trzy rzeczy w różnych trzech sklepach. Kupiłam ostatnią rzecz, to była pomadka, którą musiałam kupić. Baterii nie było, znaczy baterie były, albo ich nie było. Nie znam się na rodzajach baterii. Mama mówiła, że może sobie sama kupić. No leć. Dawaj góra. Dala. Dalia, góra. Dawaj góra. Szybko. No, wyżej. Wyżej wejdź. I do mnie chodź. Teraz w tym śniegu to jej nie widać, nie? A jak nie ma śniegu, to nie widać czarnych psów. Więc masakra. Dawaj, chodź. No tak, tak, tak. Ogólnie było bardzo dużo właśnie świątynnych rzeczy, tylko tak nie... Z psem to tak ciężko cokolwiek patrzeć, bo... No z psem to nic nie kupisz i tak dalej, ale... Jak już weszłam, to patrzyłam na opaski świąteczne, to takie dziecinne strasznie. A chciałam taką, żeby też
No, nie, no tak, no żeby mama na chwilę sobie założyła, jakbyś, nie wiem, coś chciała na twarzy robić czy coś, bo wszystkie poddawaliśmy albo powyrzucaliśmy, albo się połamały, albo się pogubiły. No, duże rzeczy. Więc no, pobawiłabym się z nią śniegiem, ale mogę tylko tak robić, bo nie wzięłam rękawiczek. I to było dobre, żebym nie brała rękawiczek, bo to po prostu masakra by była z rękawiczkami dzisiaj. My idziemy do domu, coś wam jeszcze ponagrywam i pokażę wam, co kupiłam. O, bałwanik. Co? No co? No bałwan, no chodź. Nie bałwan. No bałwanik. Jaki fajny, patrzcie. Jaki mini bałwanik. Jaki fajny. Co to dala? Bałwan? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to? Chodź. Chodź, chodź. Tam jest pies. Chodź, ciepko. Zobaczymy, co to za bałwan. Tak. Zobacz. Jaki mały. Ktoś ten guziki dał. Ja myślałam, że to kamienie, a to guziki, marchewka. Normalnie. Bałwan jak nie wiem. Dala. Bałwan? Dala bałwan? Dobra, był on naprawiony jako tako. Nie! Zostaw go już! Zostaw! Ledwo co w ogóle się udało, ale jakoś... ale jakoś jest, bez jednej ręki. Ale... dam mu tu rękę. Żeby nie było. O! Dobra. Tak, ma dwie ręce już. Jest bałwan. Piękny. Dobra, idziemy, bo Dala już go popsuła. Dobra. Dawaj, hop. No, zjeżdżasz? Super. No, idziemy stąd. Jestem w domu i pokażę, co kupiliśmy sobie. Więc na początku leci to. Czyli... w sumie, tak naprawdę, no to jest ta pomadka, no nie? Jest ona miodowa. Nie wiedziałam, jaki zapach wziąć, bo tam były różne, nie? Czemu gryziesz szminkę dla cioci? Nie gryź pomadki dla cioci, zostaw. B. Tak. B. Właśnie tą opaskę. Jakąś taką wzięłam, taką z jakimiś takimi kwiatkami. Następną rzecz gryzie. Jest ona po 7 zł, jest w Pepco. Była jeszcze taka złota, były jeszcze jakieś takie większe kwiaty, gdzieś takie. I były różne świąteczne, ale różne świąteczne to takie bardziej dla dzieci czy coś. Sobie teraz ją otworzymy. Bez tego czegoś. O, taka ładna. Znaczy, no ładna. Mogło być lepiej, mogła być ładniejsza, ale nie jest jeszcze taka najbrzydsza. Bo naprawdę, no jest okej, okay. Tu ma coś takiego, nie wiem. Takie po prostu, taki jeden wielki drut, no. No wiecie, opaska, zwykła opaska, najprostsza jaka może być. Dobra, i dalej mamy gazetkę. No, tak się prezentuje z tyłu. Nowe wydania, jak zwykle muszą promować. No i będziemy otwierać ją 6 grudnia na osobnym odcinku. Taką będziemy otwierać. Happy będziemy otwierać. Będziemy happy otwierać.
I będę nowym kunisiem. Znaczy już jest, ale będzie. Znamy, bo już idziemy. Znaczy szykujemy się jutro, na jutro. Ja do szkoły, a Dala idzie spać, bo jest zmęczona już. Za dużo biegała. No i pa!